Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Dejronik od Funky Witcha, mętny, glucik, taki żelik, żulik, zależy jak kto woli. Co do samego produktu, tak jak widziałeś, zarzucone na felgi, które tak naprawdę chyba nie widziały Dejrona. Umyte na maksa, na tyle na ile mogłem, wyczochrałem, to są felgi zimowe, które miały jeździć w Audi. Wyczyściłem już, tak naprawdę została tylko właśnie lotna rdza. Oczywiście porównanie z kim? Z RRC, z plusem. Zapach, klasyka. Jajco, nic tutaj się, niczym się nie wyróżnia w porównaniu do RRC i większości Dejronów, które właśnie tak pachną. Co do zawodnika. Czy jest spoko na felgach? Słabo, raczej słabo. No. Podoba mi się to, że jest wydajny. Naprawdę Atomizer pomimo tej gęstości radzi sobie fenomenalnie. Bardzo fajna mgła. Długo leży, naprawdę. Przy RRC jest tak, że zatrzymuje się, trzeba go ruszyć. Tu no, niby spływa, ale on fajnie, bo on wybiera i leci w dół. Jeżeli chodzi o szukanie lotnej rdzy, no tu jest problem, tak słabiutko, kurczę. No w porównaniu do RRC, raczej inaczej. Patrząc na wybieranie lotnej jedzy właśnie, może tak rzucę. Bardzo podobny poziom, ale jak dla mnie RRC zrobił to lepiej. Długość siedzenia tego produktu też jest fantastyczna. Naprawdę długo może poleżeć. Fajniej się nim pędzelkuje niż RRC. I tak naprawdę no tutaj wiadomo, no cena do jakości RRC. No nie ma co ukrywać, kurczę. Ja ten produkt tak naprawdę... Znaczy, jakbym miał wybierać między RRC i tym, to wybrałbym RRC na felgi. Z tego względu, że taniej i lepiej. I teraz tak, ja ten produkt tak naprawdę widzę na lakierze. Na lakierze, z tego co wiem, to chyba gdzieś go można rozcieńczać, tak wstrząsnąć, poczekać 2 minuty, spłukać strumieniem. Tam niektórzy go rozcieńczają, nie ma sensu. Bzdura. Jak dla mnie ten produkt idealnie właśnie sprawdza się na lakierze. I tam go widzę. Tylko i wyłącznie. A czy na felgach też, jak najbardziej. To nie jest tak, że to jest dno i wodorosty. Nie. On jest całkiem niezłym Dejronem, ale nie na tyle mocnym, żeby wskakiwać nim na felgi, kurczę. No. Zdecydowanie lakier, zdecydowanie. I tam jest właśnie, moim zdaniem, jego miejsce. No dobra. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!